Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox, proszę was przez serdeczny na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie się po raz kolejny Shadow of the Tomb Raider. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć tą srebrną skrzyni X-Shell, tylko że ona została na początku oddana prawie Amaru. Potem Johnowi udało się ją wykraść, uciekł i aktualnie musimy się przedrzeć przez ten cały oddział trójcy. Są kłopoty, nie ukrywam. Dużo ich tutaj. Ja starałbym się może przekraść. I co jeszcze? Cholera. Dowódco? Cisza na tym kanale. Dowódco, słyszymy zakłócenie na północnym zachodzie. Zajmujemy się zaistniałą sytuacją. Powtarzam, cisza na kanale. Bez odbioru. Muszę na razie jakoś tak sobie poradzimy. Ten odejdzie, to będziemy w stanie przekraść się koło tej ściany. Tyle tu wszędzie tego cholernego pyłu. No zajebiście. Mają jaja, żeby tu mieszkać. Tamten z tyłu się nigdy nie odwraca? Już tak musiałem, no kurczę, ileż można się skradać ciągle. Jeden patrzył drugiego i nic się nie dało się zrobić. A za to mam przynajmniej wszystkie nasze bronie odzyskane. Nie wiem jak. Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele? To był kompletny chaos. Oczywiście, ale to Croft. Mieliśmy tam większe zmartwienia, do cholery. Jeszcze jej nie znaleźliśmy. Nie do wiary! Dobra jest, to jej trzeba przyznać. Tak, i jeśli nie znajdziemy jej, zanim ona znajdzie nas. Znajdziemy ją. To koniec jej dobrej pasy. Nie mogę butelki podnieść? No, nie wierzę. Mało to by mi się tutaj przydał. Niech cię szlak, Croft. Naprawdę nie dam rady, gdy do mnie strzelają? Dla mnie to jest bez sens akurat. Johna, gdzie jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Teraz nagle potrafię. Do wszystkich na polu trzcinowym. Priorytet. Znaleźć Larę Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Croft, wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii, ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd, ale zamierzam go naprawić. Czyli w tym 15 odcinku Rise of the Tomb Raider, po napisach końcowych, gdy mieliśmy sytuację, że ktoś zabił Anę i miał zabić nas i się nie zdecydował, to był Rorg chyba. Ciekawe. Podwójna eliminacja, zajebiście. Ej! Zaczynamy tracić ludzi! Co to było? Fajne to jest. Nie.
jeszcze ten. Są kłopoty, nie ukrywam. Masz ostatnią szansę, żeby się poddać. Wyjdziesz. No, czasem nie da się po cichu tego wszystkiego zrobić. Amunicji jeszcze trochę mamy. Cześć, mamy kontakt wzrokowy z Croft, jest w korzelni. Oddział Diakon, wchodzimy. Jak oni wylądowali, dowódco? Dorwijmy ją! Wow! Kolejni. Lara, jestem w helikopterze, mam pilota. Co? Szybciej! Jak mam się tam przedostać? Jaka jest misja? Przejdę się przez oddział trójcy. Już widzę. Potem tym syn się powinien być w stanie się jakoś przedostać. Co jest? No kurde, no dajcie mi normalne przejście jakieś. Naprawdę? Brama tu jest, no ciekawe. Zajebiście, że jest taka ciemna i gówno tutaj widać. Daj mi tę skrzynię! Co to? Nie zajdą daleko. Leć. Leć, zajmiemy się tym. Mayday, mayday, mayday. Kardynał 1. Silnik z gazu na 5.00. Do diabła!
Co? Czekaj, tam miałem się chwycić. No, nowa. Chyba, że mam już plan. Dobra, jeszcze raz. Szybciej do diabła! Tak, lampa, lampa, lampa. No, co jest? Co się dzieje? Kurde! No i nagle się złapałem. Daleko jeszcze? Do Paititi? Już prawie. Przepraszam cię za skrzynię. To nie jest twoja wina. To... Dominguez. To... Trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. Odzyskamy skrzynię i powstrzymamy Domingueza. Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest skrzynia? Mają teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko. Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę, nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Zostanę tu i pomogę Uczu. W razie czego daj znać. Okej. Do punktu wyjścia odblokowano osiągnięcie miasto węża po raz małej... Wystawiłem ich jak zwierzęta na polowaniu. To jest kolejny dodatek, tak? Zaczniemy sobie z nim rozmowę. Nie, tutaj już byliśmy, rozmawialiśmy, tak, faktycznie. Myślę, że kolejny dodatek tutaj może się rozpocząć. Niestety jednak nie. Rozmawia jest szybko, bo już będzie niedostępna. O, ciekawe.
Jesteśmy gotowi. I jak stoimy z tym planem, Etli? Jest kilka opcji. Uczuł? Armia Kukulkana pójdzie z Akby do mostu z kamienia, by dojść do piramidy. Jeśli zaatakujemy bezpośrednio, mamy szansę ich zatrzymać, ale łatwo mogą nas przytłoczyć liczbą. Jeśli pójdziemy tędy, będzie bezpieczniej. Musimy się idealnie zgrać, inaczej nam uciekną. Może tak i tak. Atakujmy frontalnie, a ja z flanki mogę pomagać jako snajper. Wpadną w pułapkę. To wiąże się z ryzykiem, ale to chyba najlepszy pomysł. Dobrze, więc jakie masz rozkazy? Zbierz wojsko. Ruszajmy. Ojojoj, co to były za bugi? Tu się rozdzielimy. Ty pójdziesz tamtędy. Laro, chciałem ci to dać. Na szczęście. Esli, nie mogę. Po dzisiejszym dniu zaćmienie nie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cień. Dziękuję. Uważaj na siebie, Johna. Ty też, ptaszyno. Edsli dał mi połowę amuletu zaćmienia Unuratu. Mam księżyc, a on zostawił sobie słońce. To chyba znaczy, że zamierza przepędzić mrok z Paititi. Trudne zadanie. Mam nadzieję, że ich nie zawiodę. Z tego co widziałem, to gry zostało coś koło jeszcze pół godzinki. Więc zrobimy jeszcze trochę tego odcinka i zobaczymy w następnym odcinku, jak będzie wyglądało zakończenie, bo na pewno będą jeszcze scenki po napisach końcowych, więc następny odcinek może być trochę długi, więc ten chciałbym jeszcze maksymalnie zagospodarować, żeby przyszły długo nie trwał. Ale no powiem, że wydaje się być ciekawy ten wątek Kukulkana. Zobaczymy, jak będzie wyglądała cała ta walka. Może tak jak w Far Cry'u? Nie, bo tam był taki bóg, tak centralnie taki bóg. Tutaj nie wydaje mi się, żeby były jakieś takie nadprzyrodzone stworzenie, czy coś innego, tylko normalny człowiek. Tylko pewnie mając jakieś tam umiejętności. No, jakby była taka walka jak w Far Cry'u, coś pięknego, oczywiście w czwórce. Gdybyśmy w Shangri-La i walczyliśmy przeciwko... Nawet nie pamiętam, jak ten boss się nazywał. Dawno nie grałem w Far Cry'a. Teraz tędy, no! To, że to tak się zawala, to trochę nie za przyjemnie się pływa. Przynajmniej nie ma jakiegoś zagrożenia w formie węży i tak dalej. O, już chyba wypływamy. Mamy! Pięknie. Nie do wiary. Johna, udało się. Widzę most. Trzeba będzie znaleźć inną drogę. Dobra. Widzisz ten czerwony dym? Tak. Zamierzam to sprawdzić. Unuratu mówiła, że szkarłatny ogień jest jej przeznaczeniem. Dobra, tylko nie za długo. Kardynał 2 do sztabu. Most zniszczony. O kurde, nie potworów. Dowódcy oddziałów koordynują wsparcie pojazdu. Kardynał 2, zapewnisz obserwację. Potwierdzam. Pamiętajcie, każda szczelina to potencjalne podejście dla przeciwnika. Więcej helikopterów. Jasir, trójce na nich poluje. Tu
kardynał 8. Mam kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Zmieniam kurs. Kierunek 1-0-5. Co jest? Tu kardynał 8. Mam kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Zmieniam kurs. Kierunek 1-0-5. Teraz tutaj full dół. Dobre postępy we wszystkich sektorach. I tutaj mamy. Do wszystkich jednostek nie podchodźcie do ścian. Trzymajcie się blisko swoich towarzyszy. Zadbajcie o wspólne sektory ognia. Źródło dymu. Dam radę tam dotrzeć. Proszę cię, słab się tego. Robię zapis gry, bo już naprawdę nie mogę. Czemu czasem ta postać nic nie chce robić? I teraz skup. Że też trzeba czekać na te powiadomienia. Gdy szkarłatny ogień wyda dym, odnajdź lustrzany. To przeznaczenie Unuratu? Szkarłatny ogień to ty. Myślę, że powinniśmy działać razem, by wspólnie pokonać Kukulkana. Szakrzeje. Liście. Królowa potępionych. No dobrze, więc w takim razie w następnym odcinku będziemy najprawdopodobniej walczyć z Kukulkanem i kończyć wątek fabularny. Siemka!